Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy sobie patrzeć tego oto Mercedesa i sprawdzimy, czy on będzie driftował. Zrobiły go sobie na wyczyn. W ogóle co to jest? On wygląda przekozacko, strasznie podoba mi się tył tego auta, ogólnie cały mi się podoba. Chociaż przód po... jak widzicie z przodu... nie wiem, środek jest taki jakby wklęśnięty do środka i to mi troszeczkę nie pasuje. Wolałbym, aby był może wygięty w drugą stronę, bo tak po bokach nie wiem, te odstające coś mi się nie podobają. Natomiast ogólnie cały kształt samochodu bardzo mi się podoba i tak jak mówię, szczególnie ten tył, no, wygląda po prostu niesamowicie. Ups, ups, prawie uderzyłem. No nie? Fajnie ten bagażnik cały wygląda, kurde, tak... nie, kurczę, zajebiście po prostu. No i już, ogólnie jest strasznie gorąco, kurde. Uff, nie mogę tego znieść, ale dobra, mniejsza z tym. Chodźmy do tunela wyczynowego. Okej, okej, i uwaga. Niewiele chyba się zmieniło, co? Teraz zobaczymy, co jeszcze będziemy mogli tutaj przetuningować. Mnie się też bardzo podobają te wydechy tutaj z boku. Nie wiem, czy to widzicie, ale widzicie pewnie. No wygląda to zajebiście. Ale jeśli chodzi o taki wstępny pakiet, który zainstalowaliśmy, dużych zmian tutaj nie ma, ale widzę, że nad błotnikami są takie owiewki. Nie wiem, czy one były wcześniej. Zaraz to sobie sprawdzimy. Jest tutaj kilka możliwości do tuningu, także ogarniemy to zaraz. Teraz wybierzemy sobie kolor. Na szczęście można wybrać no, spośród naprawdę sporej palety. Tutaj jest jakiś kolor, który uzyskałem jako nagrodę za punkty YouPlay chyba. Taki sobie jest. Jaki by tu wybrać? Nie mam pojęcia. Kurczę, naprawdę nie wiem, co tu wybrać. Ten taki nie... chromowany. Nie, nie, nie. Weźmiemy sobie może... kurde, no nie mam pojęcia. Metalik jakiś weźmiemy, bo takie najbardziej normalne te kolory są. Nie popsują sylwetki może tego auta. A czerwonego dam. Naklejki. Ja tu mam kilka naklejek ogólnie w warsztacie już kupionych. Oh man. Tutaj są naklejki Ubisoftu, niedawno dodane ogólnie do gry, z różnych gier Ubisoftu. Zobaczcie, jest tutaj Assassin's Creed. A tak naprawdę najbardziej mi teraz pasuje kolor zwykły, bez żadnych naklejek. Przedni zderzak. Bieda. Niestety, możemy zmienić tylko felgi oficjalne, egzotyczne. No, na szczęście możemy tutaj wybrać coś innego. Retro. Zobaczmy. O. Właśnie, ja bym dał takie chromowane. Co wy na to? Trochę kasy poszło, ale damy radę. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Bieda. Bieda. Nie możemy... A jestem ciekawy, czy można ten samochód zrobić też na tor. Bo jeśli można zrobić na tor, to na pewno będzie zupełnie inaczej wyglądał niż teraz. A jak widzicie, za wiele modyfikacji w tunerze wyczynowym wprowadzić nie mogłem. Ale wygląda naprawdę bardzo fajnie teraz. Wow! No nic, to jest jeszcze słaby tuning tak naprawdę, ale różnica co do seryjnego auta jest spora, naprawdę. Wow! Ale to grzeje. Fajnie wygląda ogólnie ten wóz teraz, z tym kolorem bardzo mi się podoba. No dobra, brzmi ogólnie też świetnie, ale jak wspomniałem, sprawdźmy, czy jest tutaj możliwość stuningowania go na... O, można stuningować na tor, to jest ciekawe. No ciekawe jakby wyglądał, ale dzisiaj, tak jak obiecałem, sprawdzimy, jak ten wóz będzie driftował. A żeby to sprawdzić, musimy zmienić sobie skrzynię biegów na manualną i może troszeczkę podkręcimy go pod względem osiągów, żeby nie był taki słaby. Chociaż i tak jest kozacki już. Przyspiesza bardzo ładnie, muszę powiedzieć. Naprawdę, jest całkiem niezły. Dobrze, chodźmy sobie teraz na umiejętności. Zrobimy sobie może... na precyzji lubię jeździć sobie na kamerze z maski, bo wtedy najlepiej jest wcelować w te bramki, które będzie trzeba tutaj zdobywać. No i zobaczymy, jak to zaraz pójdzie. O, troszeczkę rzuca, ale jakoś skręca ten samochód. No zobaczymy, zobaczymy. Ups, buja nim troszeczkę, buja. Ale może nie będzie tak źle. Okej. O. Proszę bardzo, platynka jest już w kieszeni. Jak na razie idzie bardzo dobrze. Oj, jedna bramka pominięta. Kurde, już myślałem, że będzie perfekcyjnie, ale jednak nie było. Platynka i tak zdobyta, troszeczkę lepsze osiągi, super. No naprawdę bardzo fajnie się jeździ tym Mercedesem, chociaż powiem wam, że oczekiwałem... Czego oczekiwałem właściwie? Nie wiem, czego oczekiwałem po tym samochodzie. Wygląd jest kozacki, ale no, chciałbym może troszeczkę, żeby tak mniej nim bujało, tak? Chociaż może to ma nam dać do zrozumienia, że jest to wóz ze starszej epoki i który no może nie powinien mieć jeszcze takiej fajnej kontroli tymi wszystkimi elektronicznymi dobrodziejstwami, tak? Więc powinniśmy mieć troszeczkę może problem z jego obsługą, ale też powinien być z drugiej strony konkurencyjny w stosunku do innych samochodów stuningowanych na wyczyn. I on właśnie taki jest, naprawdę bardzo fajnie przyspiesza. Bardzo ładnie. Ups. Platynka, no kurde, bardzo łatwo idzie zdobyć nim. Uuu, platynkę! Oj, nie udało mi się ładnie tam wyjść, wyprostować, ale myślę, że tak do 1000 punktów jak dobijemy, to już spokojnie możemy pchać się na drift, a na drift pójdziemy sobie w góry po prostu. No i czy to będzie driftować? Sprawdzimy sobie. Nie pojadę na moją już obcykaną, ładną ścieżkę, tylko pójdę na takie miejsce, gdzie jeszcze nie jeździłem może driftując. Zobaczymy jak pójdzie. Oj! Przester. No oczywiście, trzeba się najpierw nauczyć tego samochodu. O, pięknie, dobra. Ale wyrwał. Dobra, i próbujemy. A tutaj będzie troszeczkę za prosto. Tutaj nic nie zarzucę dupką. O dobra, tutaj będzie ładny łuk. Myślę, że tu się uda coś zrobić. Tak sobie. O, ho, ho! Pięknie! Dobra, tutaj nawet nie ma co ręcznego używać. Lipa. Jeszcze kawałek się przejedziemy. No, ciężko mu dupkę zarzucić, ciężko! Ale jakoś idzie, chociaż... Trochę dziwnie mi się kamera teraz obróciła, jest to jeden bug, który powinien być naprawiony niedługo. Ooo! Nie jest łatwo, naprawdę. Zarzucić dupę jest ciężko teraz, a dwa, ciężko się utrzymać w tym takim ładnym drifcie, wiecie? Ale zaraz zobaczymy, myślę, że to kwestia też tego, aby poćwiczyć. Okej. Uuuu, no kurde! O, to będzie to! Uuu! Wow! Ho, ho, pięknie! Udało się! Dobra. O! Ładnie wyszedł z tego, ładnie wyszedł. O! Troszeczkę tam pocałowałem. Aj, za słabo. Nie wiem, czy za niska prędkość chyba troszeczkę, co? Powinienem na trójce to skatować. Nie interesuje nas tutaj ucieczka. Czy test prędkości to był właściwie? Za mało mocy. Nie mogę tu zarzucić. Ale zaraz będzie... Ładny łuk. O! Fajnie. I uwaga! O! Oh yeah! O! Zajebiście! Woo! Dobra, i teraz uwaga. O! Policaje! Mnie wystraszyli. Ale dobrze, dobrze idzie. A tutaj widzę, że za chwilę będzie coś konkretnego. Bardzo, bardzo ciasne łuki. Ja lubię, gdy jest ciasno. Oh yeah. Dobra, uwaga. O. Ach, naprawdę ciężko, naprawdę. Dobra, jeszcze raz. O, tu będzie ciaśnio, ciaśnio. Nie, nie, za mało prędkości, nie wiem, czegoś za mało po prostu tutaj było. Ale bardzo fajne miejsce do driftowania. Poszło, taki powolny driftik, ale jakoś nawet wyszedł. Może nie idealnie, ale... no nie powiem, no... Łatwo przesterować ten samochodzik. Przynajmniej jak dla mnie. Ale i tak fajny jest. Bardzo fajnie się nim jeździ i nawet całkiem nieźle driftuje. Chociaż, no mówię, czasami ciężko go opanować jest, a czasami też za ciężko go wprowadzić ten drift, wiecie? Chociaż i tak nie jest to najtrudniejszy samochód do driftowania, były gorsze. Ło! Mało brakowało. I... O, o, o. Haha! Mogłem trójkę wbić przed tym. Aj, dobra. No i tak jakoś wyszło. $1200 wygrałem. A czy zdobyłem właściwie driftując tym autem teraz. Także naprawdę nieźle mi to poszło. Kurde. Aż chce się driftować dalej, naprawdę. Chwilę sobie poćwiczyć z samochodem i już nie możesz się od niego oderwać. Tym bardziej, jeśli podoba się z wyglądu, no nie? Znowu mi się aż tutaj przybiegł, proszę bardzo. No nic, ja muszę zdecydowanie jeszcze trochę poćwiczyć tym wozem. A na dzisiaj bardzo wam dziękuję, jeśli chodzi o driftowanie w The Crew. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem, pa pa.